Całkiem niedawno w internecie pojawiło się nowe, totalnie świetne RG, znane jako The Amazing Digital Circus, czyli niesamowity cyfrowy cyrk, które w 2 miesiące osiągnęło niesamowite jak na RG 170 milionów wyświetleń. Stało się jednocześnie niezwykłym fenomenem, przedstawiając jednocześnie naprawdę ciekawą historię ludzi zamkniętych w grze komputerowej, którzy jednocześnie mają absolutnie dość swojego życia, chcą stąd uciec, a całość dotyka wielu naprawdę mrocznych tematów i jest tak ciekawa, że muszę nagrać o tym film. Przed wami kompletna i dogłębna analiza The Amazing Digital Circus. Tak więc ja wszystkim, tutaj Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym wreszcie zajmiemy się tym Digital Circus, bo minęło stanowczo zbyt dużo czasu, od kiedy to wyszło, a naprawdę jest o czym gadać. Nim zaczniemy, wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie tego filmu, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli tam wpadniecie. Tymczasem nie przedłużajmy, tylko już zaczynajmy. Więc Digital Circus to jedno z tych kolejnych internetowych ERG, o których nagrywam od jakiegoś czasu. I problem z tymi ERG jest taki, że faktycznie wychodzą jakieś co jakiś czas, ale od paru miesięcy totalnie nic mnie nie zainteresowało, tak absolutnie. Ale no powiedzmy, że już w tej sytuacji jest inaczej. W tym przypadku to jest w ogóle jakiś chory fenomen, ponieważ pierwszy odcinek tej serii wygenerował jakieś chore 170 milionów wyświetleń w 2 miesiące. No, niespełna. I to cały czas rośnie i to mega szybko. A samo Digital Circus jest, ogólnie rzecz ujmując, projektem artystycznym, czym w stylu ARG, gdzie najdokładniej autorstwa Gooseworx. I już jakieś pierwsze teasery całej serii pojawiały się na YouTube już około 10 miesięcy temu, aczkolwiek ostateczna wersja odcinka pilotażowego pojawiła się, no niespełna 2 miesiące temu na kanale Glitch. No i może przejdźmy już do lory, do fabuły, bo przecież to po to was tu zebrałem, prawda? The Amazing Digital Circus to psychologiczna, mroczna komedia o słodkich, kreskówkowych postaciach, które nienawidzą swoich żyć i chciałyby odejść. Okej, to brzmi ciekawie. Tak więc na kanale Glitch pojawił się prawie 26-minutowy odcinek. No i póki co tego drugiego nie widać, więc zajmijmy się tym pierwszym, a będzie to całkiem ciekawe. Wszystko zaczyna się w stylu rodem ze starych gier z Mariem, aczkolwiek ten styl graficzny szybko przechodzi do trochę bardziej nowożytnego, kiedy to poznajemy jedną z centralnych postaci dla całej serii, znaną jako Caine. Gościu jest szczęką, która ma oczy i własne ciało, i jest on tam aktualnie kimś w rodzaju takiego jakby showmana, który za chwilę pokaże nam coś niesamowitego, aczkolwiek najpierw poznajemy kilka kolejnych centralnych dla przynajmniej tego odcinka, pewnie reszty serii, postaci. Zapomniałem dodać, że jeżeli jest to ARG, gdzie macie show, w którym będą występować główni bohaterowie, jest jakiś gościu, który za nie odpowiada, to on jest zły. Póki co oczywiście nie zostało to nigdzie dosadnie powiedziane, ale jako że jest to ARG, to mu nie ufajcie. So, żeby szybko was zapoznać, oto Jax William Afton, bo jest fioletowym królikiem, Ragatha, Gangle, Zooble oraz Kinger król z szachów. Gdzieś w okolicy pojawia się tam jeszcze clown, którego akurat w pewnym sensie w tym odcinku nie ma, ale on wróci trochę później. Oni wszyscy pojawiają się właśnie w cyrku Caine'a, który dowodzi tym cyrkiem. Jeżeli chodzi o opis tej postaci, to jest on określany jako pokręcone AI i wszystko to, co dzieje się w świecie cyrku, jest w 100% uzależnione od niego, więc może być ciekawie. No i do tego momentu mogło być jeszcze dość niewinnie, aczkolwiek w świecie cyrku nagle pojawia się nowa postać, czy to, jak to określa Caine, nowy człowiek, tylko że ta postać nie jest człowiekiem póki co. Jest to mianowicie Pomni. Weird headset and now I'm here. Who are you people? Why can't I take it off? Where am I? Let's just try to calm down. Everything's gonna be okay, new stuff. I tutaj przestaje już być aż tak kolorowo, ponieważ jest totalnie zdruzgotana, a próbuje zdjąć coś ze swojej głowy. Coś jakby miała na głowie jakiś headset VR. Ja tutaj nie chcę nic spoilować, ale najpewniej to będę ja już w ten czwartek na streamie z FNAF-a VR 2, nie? Więc musicie tam być, jakoś koło 16-17. No, a wracając do tematu, Pomni właśnie, jak sama twierdzi, założyło przed chwilą jakiś dziwny headset na głowę, headset VR najpewniej, i teraz znalazło się tutaj i nie może już zdjąć go z głowy. So, zapamiętajcie, wacky AI oraz dziwny headset, który zabiera ludzi w świat cyrku. Ciekawe, czemu nie może zdjąć go z głowy? Jak się okazuje, jej nowi przyjaciele z cyrku nie są zbyt przyjaźni w pewnym sensie. What do you mean? Guys, don't be mean. We've been stuck here for years. Old Kinger over there's supposedly been here the longest. Oh, did someone say something about an insect collection? That's why he's crazy. Okazuje się jednocześnie, że przez to dziwne coś, co właśnie dzieje się z Pomni, przechodzili właśnie wszyscy, którzy znaleźli się w tym świecie. Co wynika z tego, że być może byli to prawdziwi ludzie, tacy jak ty czy ja, aczkolwiek założyli te dziwne headsety na głowę i teraz już nie mogli wyjść z tego świata, znaleźli się tam na dłużej. We've all been through this. You just need to get your head to... What the f*** is going on? Ej jo, czyli to nie jest aż tak bardzo bajka dla dzieci, bo oni tutaj dosłownie przeklinają, ale najpewniej przez Caine'a nie mogą wypowiedzieć pewnych słów, bo to musi być takie family friendly, wiecie o co chodzi. No, my dear, we can't have any of that foul language around here. The Amazing Digital Circus is a place to be enjoyed by all ages. You, my friend, stumbled into an incredible world of wonders where anything can happen. Except for swearing. Amazing Digital Circus to miejsce, w którym mogą bawić się wszyscy w każdym wieku. Nie można tam przeklinać. Następnie dowiadujemy się, że jeżeli już trafiłeś do tego miejsca, to już z niego nie wyjdziesz, a Kinger siedzi tam na dłużej, przez co całkiem oszalał. A Jax okazuje się być największym fiutem z nich wszystkich. Pamiętajcie, nie mogę powiedzieć tego słowa. Tia dalej dochodzi do kilku innych, trochę bardziej analog horror sytuacji. Here we have the tent. This is where your living quarters are, as well as all sorts of other activities. These activities may include... W momencie, kiedy Pomni jest doprowadzona po całym terenie cyrku, co w sumie nie jest jakieś mega ciekawe. Pośród tych wszystkich naprawdę ciekawych, kolorowych miejsc istnieje również pustka, znana również po angielsku jako The Void, coś strzelam, że ktoś tutaj oglądał za dużo Backroomsów na pewnym polskim kanale. I pustka jest na tyle ciekawym miejscem, że nawet... kurwa, jak się nazywał? Stary jest to najgorsze, zapomniałem jak on się nazywa, czekaj. Że nawet Caine nie wie co się tam znajduje. I ma, jak już przejdziesz przez pustkę, znajdziesz się na Run for Your Life albo coś. No na pewno. Okazuje się również, że Caine ma oko na absolutnie wszystko co dzieje się w okolicy, plus księżyc do niego simpuje, ale on za bardzo tego nie chce, bo jest Sigmą. W międzyczasie po powrocie Pomni wali żyga. I ja to mówię wam tylko i wyłącznie dlatego, żeby... pokazać wam ostatecznie, że to nie jest bajka dla dzieci, w razie czego smacznego. Jakby dalej było wam do smaku, to przydupa z Caine'a zaczyna to zlizywać. To też nie jest żadnym dobrym znakiem, ale urwijmy ten temat, bo zaraz wyjdziecie wszyscy z tego filmu. Dowiadujemy się również o cyfrowych halucynacjach. Krócej mówiąc, wyjście z cyfrowego cyrku jest cyfrową halucynacją, bo go nie ma. Nie no, a propos tych cyfrowych halucynacji, to jest po prostu kłamstwo Caine'a, który absolutnie nie chce, żeby ktokolwiek dowiedział się o ucieczce z cyrku, bo ona istnieje, ale sam absolutnie nie chcę, żeby ktokolwiek zdał sobie sprawę o jej istnieniu, bo jest to dla niego niewygodne. Czemu? No zaraz wam powiem. Dowiadujemy się również, że Pomni nie pamięta swojego prawdziwego imienia, ponieważ nikt nie pamięta swojego prawdziwego imienia po wejściu do cyfrowego cyrku. Krócej mówiąc, jeżeli jesteś po prostu normalną osobą i założysz ten dziwny headset, po czym przeniesiesz się do cyrku, to jakby zostajesz napisany bądź napisana na nowo. Bez swojej przeszłości, bo jej nie pamiętasz. Wiesz, że coś tam się działo, ale nie znasz konkretów. Sam Caine przyznaje się, że jedyną rzeczą w cyrku, nad którą nie ma on kontroli, są umysły osób, które się w nim znalazły. Naprawdę, lubię to coraz bardziej. Następnie z racji, że bohaterka nie pamięta swojego prawdziwego imienia, zaczynają od propozycji XDDDCC, jak w mojej konwersacji na Messengerze z każdym. W każdym razie ostatecznie będzie się nazywać Pomni, jak wspomniałem wcześniej. Ostatecznie również niestety baniek Caine'a zostaje przez niego pęknięty, więc umiera, pokój jego duszy. A następnie Caine obmyśla niesamowitą przygodę, w której udział będą brać bohaterowie, ale oczywiście to nas nie obchodzi, obchodzi nas mianowicie to Kingera z Pomni. No i z całej tej rozmowy Pomni z... I z całej tej rozmowy pomiędzy Pomni a Kingerem okazuje się, że istniała jeszcze jedna postać, czyli clown Kaufmo, który bardzo interesował się wyjściem, ale przez to oszalał. No i za chwilę Pomni będzie musiała go poszukać wraz ze swoimi nowymi przyjaciółmi. I okazuje się, że on oszalał, ponieważ poszukiwał wyjścia. Jeżeli Pomni będzie starać się je odszukać, a wyjście naprawdę istnieje, to oszaleje tak samo jak on. Następnie nasza trójka, czyli Pomni, Jax i Ragatha, idą poszukać klauna, krótko mówiąc tego chorego psychicznie klauna. Przechodzą przez korytarz, gdzie jeżeli zwrócimy uwagę, to mamy pokoje, I na wszystkich drzwiach, które do tych pokoi prowadzą, mamy wizerunek danej postaci, która właśnie w danym pokoju mieszka. I rzecz w tym, że części z tych postaci jeszcze nie widzieliśmy i pewnie zobaczymy je w drugim, trzecim i tak dalej, w kolejnych odcinkach po prostu. Przykładowo jest jakiś ptaszek, który jest przekreślony, więc być może odpadł z gry. Jest też Dogi, piesek, który również pewnie odpadł. Mamy również postać NPC-ta, ale o NPC-tach opowiemy sobie później. Plus później okazuje się, że Pomni ma już swój pokój. Wcześniej go nie miała, ale teraz już go ma i jej wizerunek znajduje się na drzwiach. To jest pewna ciekawsza sprawa, o której opowiem wam trochę później, pod koniec tego filmu. A następnie dowiadujemy się ze słów Ragaty, że jest gorzej niż mogliśmy się spodziewać. And eventually you get to asking what the point of anything is, and you completely lose sight of who you are and why you're even alive, and when you reach your breaking point, something really terrible can happen. A będzie tylko gorzej. Następnie również wszyscy dostają się do pokoju klauna i jest faktycznie gorzej, ponieważ gościu zamienił swój pokój w typowe pomieszczenie strasznego gościa chorego psychicznie w horrorze, bo kurde, na ścianach wszędzie wypisał exit, czyli wyjście. Był tak bardzo skupiony na wyjściu, na ucieczce z tego miejsca, że oszalał i teraz mamy najjaśniejszy tego przykład. Okazuje się również, że oszalał do tego stopnia, że zmienił się w to coś. Zapomniałem dodać, że ten klaun nazywa się Kofi i właśnie oszalał ze względu na to, że cały czas myślał o odnalezieniu wyjścia, tak samo jak Pomni. Okazuje się również, że to, co właśnie stało się z Kaufmo, to tak zwane wyabstraktowanie. I krótko mówiąc, wyabstraktowanie to jest taka okropna rzecz, która dzieje się z tobą, kiedy osiągniesz punkt krytyczny, o którym wspomniała Ragatha. Raczej odnosi się to do tego, że jeżeli kopiesz zbyt mocno, zbyt daleko, zadajesz za dużo pytań odnośnie tego, co dzieje się w cyrku, dlaczego tak się dzieje, to później zostajesz wyabstraktowany. Tak więc Kaufmo zamienił się w potwora, czytaj w coś takiego. Ostatecznie brnąc to wszystko dalej, Ragatha zostaje zaatakowana przez zaabstraktowanego Kaufmo i dzieje się z nią coś dziwnego, jakby stała się trochę błędem w tej całej symulacji. Także tak, póki co nikomu z wyjątkiem Ragathy nic poważniejszego się nie stało. Jedynie Pomni chciała chwycić ją za rękę, przez co ta również się zainfekowała. I przechodząc przez kolejne już niezbyt istotne dla lore sytuacje, ostatecznie Pomni odnajduje wyjście. I tutaj zaczyna się już robić serio ciekawie. Ponieważ Pomni wchodzi do pomieszczenia dosłownie wyrwanego z prawdziwego życia. Pomieszczenia, które zresztą ciągnie się w nieskończoność, za każdym otwarciem drzwi znajduje się bardzo podobne pomieszczenia. Coś jak Backroomsy i to dosłownie. Warto również wspomnieć, że drzwi wyjściowe znikają po tym, jak Pomni wchodzi do środka. I przechodząc przez te pomieszczenia, ta coraz bardziej dosłownie traci głowę i wszystko ma swój moment kulminacyjny w momencie, kiedy ta widzi jakiś stary, jakby spalony komputer, obok którego swoją drogą znajduje się wspomniany wcześniej headset VR. Pomni w bardzo sugestywnej scenie patrzy się na niego, po czym dosłownie traci jakąkolwiek samoświadomość, po czym po przejściu przez ostatnie drzwi trafia do pustki, o której wcześniej wspominał Caine. Skoro o nim mowa, to on w tym samym momencie jest ze swoim bańkiem, bo wolę go tak nazywać. Właśnie siedzą w jakiejś restauracji z innymi manekinami, czytaj NPC-tami. Oni mają mega ciekawy wątek, za chwilę do nich przejdę, ponieważ odcinek zaraz dobiegnie końca. Okazało się, że Caine ma swój zegarek, dzięki któremu wie, czy ktoś zapuścił się do próżni i no, ktoś się zapróżnił. Kurwa, zapuścił. Jest to dokładnie Pomni, którą Caine później stamtąd zabiera. Ponownie wracają do cyrku, a następnie w okolicy pojawiają się także inne postacie z tego odcinka. I Caine, dowiedziawszy się, że Kaufmo wyabstraktował, zsyła go do piwnicy. I takiej jakby drugiej, mrocznej pustki, gdzie najpewniej zsyłani zostają tacy jak on, czyli wyabstraktowani. Próżni, czyli pustki, jakby ktoś się jeszcze przypadkiem nie domyślił. Caine po naprawieniu Ragathy i całej reszty bałaganu przeprasza za jego kłamstwo dotyczące wyjścia. Sam stwierdza, że tworzył je, ale na tyle nie wiedział, co dać na końcu, że nigdy go nie dokończył, a on bardzo nie lubi, kiedy ktoś widzi jego niedokończoną pracę. Ostatecznie Pomni po zobaczeniu tego, co znajduje się po drugiej stronie, już nie jest absolutnie taka sama jak wcześniej, co zresztą widzimy przez całą końcówkę odcinka, aż do momentu, kiedy okazuje się, że cały Digital Circus miejsce ma w tym komputerze, który wcześniej widziała Pomni, przez co dosłownie oszalała. I w tym momencie odcinek ten dobiega końca. No, wow. to było coś niespodziewanego, myślę. Jednocześnie zdecydowanie jest to RG, które z pewnością wymagało znacznie więcej pracy niż cała reszta, oczywiście nie umniejszając także innym świetnym twórcom, ale z pewnością tworzenie takiego analog horroru, a tworzenie 25-minutowej animacji, która wygląda naprawdę jakoś, czytaj po prostu świetnie, jest siłą rzeczy cięższe niż zrobienie takiego właśnie typowego analog horroru, moim zdaniem, więc od razu z miejsca giga szacun dla twórców za stworzenie czegoś takiego. Naprawdę jest dobrze, nawet bardzo. To jest już ta półka, której większość RG raczej nie dosięgnie, przynajmniej na razie. Ewentualnie zatem jest gdzieś tam Backrooms od Caine'a, ale oczywiście z racji, że były to Backroomsy, to wyglądały gorzej od tego. Nie umniejszając Caine'owi, on też jest mega utalentowanym człowiekiem. So, po pojawieniu się tego odcinka internet wybuchł na tyle, że sam, kurde, przez miesiąc, jak nie więcej, nie wiedziałem o istnieniu takiej serii, dopóki wy nie zaczęliście mi tym spamić, za co bardzo dziękuję. W każdym razie to, jak niesamowitym viralem rozszedł się ten film, oczywiście spowodowało masę różnych teorii. Zasadniczo najciekawsze są trzy, oczywiście nie inaczej stworzone przez MatPata. So, teraz szybciutko wam je przedstawię. Zatem zacznijmy od najważniejszej rzeczy. Wszystko dzieje się w komputerze. Właśnie cały cyfrowy cyrk ma miejsce w tym kompie, którego widzieliśmy na końcu. Wszystko najpewniej w pewnym stopniu stworzone zostało przez Caine'a, czyli zwariowaną sztuczną inteligencję, która rządzi całym cyrkiem i ma wpływ na absolutnie wszystko, co się tam dzieje. Za wyjątkiem świadomości, myśli, tego, co w głowie mają osoby, które tam trafiają. A postaciami, które występują w cyfrowym cyrku, są ludzie, którzy najpierw założyli tajemnicze headsety VR na swoje głowy, a potem już nigdy nie mogli wrócić do swojego prawdziwego życia, gdyż na zawsze zostali w cyfrowym cyrku, z którego nie ma wyjścia, a jeżeli już takowe istnieje, to po skorzystaniu z niego znów wrócisz do cyfrowego cyrku, tylko że będziesz chory psychicznie, więc... może lepiej nie próbować, who knows. Tak czy tak, podsumowując to wszystko, Digital Circus jest w rzeczywistości grą wideo, najpewniej taką z lat 90. O czym na przykład może świadczyć grafika na samym początku, która jest taka koślawa jak w grach z lat 90. Plus mamy tutaj całkiem wiele odniesień do właśnie tamtych rzeczy. Sam level design, czytaj to, co widzimy na zewnątrz w momencie, kiedy Pomni przechodzi przez wyjście. Wygląda dosłownie jak korytarzowe tworzenie poziomów w starych, ale również i w nowych grach, a zapadanie się różnych przedmiotów pod ziemię, bądź różne dziwne glitche, także są charakterystyczne dla gier z tamtego okresu. Skoro nadal nie wierzycie w to, że jest to gra z lat 90., to spójrzcie chociażby na komputer, w którym to wszystko ma miejsce. To nie jest nowy, fajny PC, tylko to jest... no stare białe pudło, tak? Swoją drogą, tak już z innej beczki, dokładnie w pewnych momentach widać, skąd twórcy brali tutaj inspirację dla pewnych postaci bądź dla całokształtu. Ponieważ, nie wiem czy pamiętacie, Poppy The Performer, nagrywałem o tym 3 lata temu film, który może nie jest najlepszy. No aczkolwiek dziś nie o tym, Jax dosłownie wygląda jak Poppy, za to Gangle jak... jakkolwiek on się nie nazywał, przydupa z Poppy, nie? Dobra, nie bądźmy tacy. Poza tym, gdyby tego było mało, Caine jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o całą postać i to, kim on właściwie jest. Jest bardzo podobny do AM, czyli superkomputera, który zanihilował całą ludzkość poza 5 pojedynczymi osobami z książki Nie mam ust, a muszę krzyczeć. To jest dość mocne nawiązanie, ponieważ jakby nie patrzeć, to jest właśnie cały Caine. Ale okej, bo trochę zbiłem was z tropu, wróćmy może do tego, dlaczego to wszystko miejsce ma akurat... w grze z lat 90. Sam headset VR, no on też wygląda jak te wczesne headsety z lat 90. No, to jest pewnik, tak? So, Digital Circus tak naprawdę gra z lat 90., w której uwięzieni są ludzie, którzy założyli headsety i są tam zniewoleni przez sztuczną inteligencję, która ma wielką władzę nad całym tym światem. Całkiem podobnie do pewnego złego superkomputera. Pojawiła się również druga teoria, z którą już tak trochę ciężej mi się zgodzić, według której Pomni pomogła wykreować ten Digital Circus. Ma się to łączyć z samym faktem, że komputer, który widzimy pod sam koniec tego odcinka, tak naprawdę należał do niej i to właśnie ona za jego pomocą tworzyła samą grę, plus przez ten headset została przeniesiona do środka. Tak, to jest lokacja z prawdziwego świata, jest w jakiś sposób powiązana z Pomni, tutaj widzimy ją w samej rzeczywistości, aczkolwiek to, co Pomni zobaczyła już w grze, kiedy przechodziła przez backroomsy wyjścia, jest rekreacją tego pomieszczenia stworzoną najpewniej przez Caine'a bądź przez Pomni, kiedy jeszcze tworzyła samą grę. Tu jest jakieś jasne połączenie tych dwóch rzeczy, no ale niestety póki co mamy zbyt wiele niewiadomych, moim zdaniem. To też przechodzimy do ostatniej rzeczy związanej z NPC-tami, którzy wydają się, no NPC-tami, tak? NPC-ty. Manekiny. Totalnie puste formy życia, które nie mają żadnego celu w tym świecie, jak po prostu zapełnianie miejsc, które zapełnienia wymagają. Po prostu są niewidoczni, nieistotni. Mają nawet własne pokoje, tylko że są anonimowi. Po prostu. Mamy dziesiątki takich samych NPC-tów, które najpewniej zmieniają się w te pełnoprawne postaci w momencie, kiedy człowiek zostanie przeniesiony do świata cyrku i wtedy NPC zamieni się w daną postać. Tak samo jak było z Pomni, najpewniej Pomni wcześniej była NPC-tem, ale kiedy sama przeniosła się do tego świata, NPC ten zamienił się w Pomni. Czytaj, Pomni zajęła miejsce NPC-ta, zajęła jego pokój, kiedy sama pojawiła się na drzwiach prowadzących właśnie do tego pokoju i tak stało się najpewniej z całą resztą. Tylko że to, co absolutnie się tutaj nie zgadza, to zwróćcie uwagę na fakt, że jeżeli Pomni już znalazła się w samej grze, aczkolwiek teoretycznie fizycznie w rzeczywistości także musi gdzieś tam istnieć, mając headset na swojej głowie, to dlaczego pod sam koniec, kiedy widzimy komputer z prawdziwego życia, headset jest odłożony na biurku i nigdzie nie ma na przykład kobiety, która miałaby ten headset na sobie, będąc w samej grze? To jest dziwne, bo tak powinno być. Aczkolwiek jako, że nie jest, to daje to całkiem mocno do myślenia, stąd pojawiła się teoria, że headset tak naprawdę klonuje ludzi, klonuje ich świadomość i kreuje nowe postacie na ich podstawie w samej grze. Tam człowiek potem może na przykład pójść do domu albo, nie wiem, zostać porwanym przez AI w prawdziwym świecie i, nie wiem, zamknięty w backroomsach czy coś. Aczkolwiek to, co jest najważniejsze, to że kopia świadomości tego człowieka później zamienia się w postać w samej grze, która poniekąd pamięta swoje poprzednie życie, aczkolwiek jest to pamięć na tyle ograniczona, że pamięta je jak przez mgłę. Głównie przez Caine'a, który nie chce, aby ktokolwiek dowiedział się o swojej przeszłości i uciekł z samej gry. A jeżeli ktoś już zacznie węszyć, zacznie poszukiwać swojej przeszłości, zacznie poszukiwać wyjścia z tego świata, najpierw oszaleje, straci świadomość, będzie jak Pomni pod sam koniec odcinka, a później w wyniku tego wszystkiego, kiedy dojdzie do punktu krytycznego, wydarzy się coś okropnego. Postać ta wyabstraktuje, zmieni się w bezkształtnego potwora, który jakoś glitchuje inne postacie, kiedy te dotkną go bądź wejdą z nim w interakcję, a następnie za karę zostanie zesłany do piwnicy, czyli mrocznego więzienia, czy czegoś takiego stworzonego przez Caine'a właśnie dla takich postaci. Stąd moim zdaniem to właśnie dlatego część postaci widocznych na drzwiach do konkretnych pokoi jest przekreślona, ponieważ najpewniej zaczęli węszyć, po czym po prostu po wyabstraktowaniu zostali usunięci przez Caine'a. Uważam, że w ten sposób to wygląda i tak właśnie przedstawia się całe lore, więc podsumowując to wszystko, jeżeli chodzi o The Amazing Digital Circus, czyli niesamowity cyfrowy cyrk, do czynienia mamy tutaj z grą wideo z lat 90., która w pewnym sensie została stworzona przez pewną kobietę w prawdziwym świecie oraz przez dziwną, szaloną sztuczną inteligencję. Owa sztuczna inteligencja ma pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w świecie tej gry. Jednocześnie więzi w niej ludzi, którzy najpierw założyli specjalny headset VR, który jest potrzebny do zagrania w tą grę, a następnie zostali uwięzieni w środku w formie kopii swojej świadomości. Z samymi nimi nie wiadomo, co się stało, wiadomo natomiast, że ich świadomość utknęła w grze, w tym również świadomość kobiety, która prawdopodobnie również pracowała nad stworzeniem gry. Teraz jest znana jako Pomni w samym świecie gry, mniej więcej pamięta swoją przeszłość, ale Caine za bardzo nie chce, żeby się o niej w pełni dowiedziała. No i dodatkowo jest tutaj kilka postaci, które za bardzo węszyły co do swojej przeszłości, co do wyjścia z tego świata, a jak już dowiedziały się zbyt wiele, to najpierw oszalały, później zmieniły się w potwory, czy je wyabstraktowały, po czym zostały zamknięte w piwnicy. Czy tam zostali, nie? Bez kitu. I na ten moment w ten sposób przedstawia się, myślę, że cała historia The Amazing Digital Circus na czas odcinka pierwszego. Odcinek drugi jest już tylko kwestią czasu, to jest pewne. Patrząc na to, jak niewyobrażalny sukces osiągnął pierwszy odcinek, zbierając ponad 170 milionów wyświetleń w mniej niż 2 miesiące, to powstanie drugiego odcinka moim zdaniem jest tylko i wyłącznie kwestią czasu, niemniej dłuższą kwestią czasu, ponieważ zdecydowanie stworzenie takiego pojedynczego odcinka to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin roboty, to jest, no strzelam, że ponad 100 godzin. Tak czy tak giga szacun dla osób, które odpowiadają za Digital Circus, bo to jest niesamowite i to jest półka, której większość ARG w internecie nie osiągnie, bądź będzie to bardzo trudne i będzie to wymagać setek godzin pracy. No i w ten sposób przedstawia się właśnie całe Digital Circus. Myślę, że mega goat, potrzebowaliśmy czegoś takiego naprawdę. No i póki co a propos Digital Circus to byłoby już na tyle. Wpadnijcie na mojego Instagramka, linka macie w opisie. No i co? Trzymajcie się, stay hard. Co ja powiedziałem? You.